Witaj, Rzymaszki z tej strony Trajon, w kolejnym odcinku z Hazelon 4 na lokacji Playfair Blues jako Imperium Czerwonego Oka. Jeżeli słyszycie, że coś się zmieniło, bo dopiero sprawdzam, to znaczy, że coś się zmieniło. Jeżeli nic się nie zmieniło, to też jest dobrze. Chodzi o to, że kupiłem statyw, w sumie kupiłem rok temu statyw, ale tamten był zepsuty, w tym roku kupiłem sobie nowy. I też taki mały błąd jest, że mikrofon nie jest do końca umocowany. On trochę lata, więc nie wiem jak to będzie, czy nie będzie jakichś zgrzytów. No ale teraz moje usta są bliżej mikrofonu. Co mi się nawet podoba, ponieważ myślałem, że trochę mi to zajmie miejsca, jeżeli chodzi o widok, ale w sumie nic nie zajęło. To jest fajne. Koniec już tej mowy przed odcinkiem. Ostatnim razem skończyliśmy na tym, że w sumie robimy tylko to, dlatego że nic innego nie mamy do roboty. Kolejne rzeczy to muszę zrobić takie sprawiedliwie, oczywiście to ominę, ale chcę zrobić to sprawiedliwie, żeby później tutaj było. Ogólnie zrobiliśmy tę decyzję, żeby zjednoczyć kwestie, co chyba to dało nam, z tego co kojarzę, ale to tak naprawdę to... Taki nic. Po prostu nic jest. Czy wy mamy? Tak, mamy. Która to jest armia niebieska? Okej. Zajmijcie sobie to. I myślę, że to byśmy zaczęli. Chociaż nie, dobra, dokończę tamto. Też to nie jest jakiś fajny cel narodowy. Okej. Jak tutaj w ogóle stoimy? Oni nie mają żadnych dywizji. Dobra, przejdźcie po nich. Później nie będę za bardzo uzasadniać cel wojennego, dlatego że po tym jak to ogarnę, to chcę już od razu pójść na tych, a tutaj potrzebuję mnóstwo dywizji, bo od razu zaatakuję wszystko tutaj dookoła. A nie chce mi się... Nie chce mi się jakoś tutaj... jakoś ogarniać tego. Mamy kilka wolnych dywizji, z tego co wiem, więc wyślę was tutaj, do wolnej armii. Tak naprawdę już nie musimy mieć żadnych power armor, nie musimy w ogóle produkować dywizji, szczerze. Dlatego, że wszystko osiągnęliśmy. Mogę co najwyżej tutaj zmienić te dywizje, template, ale z tego co zauważyłem, jednak tutaj infrastruktura trochę jest ważna. Dlatego nie będę za bardzo już zmieniać tego. Mamy jakieś braki? Nie, już nie mam żadnych braków. Tak naprawdę ten odcinek, jeżeli go nie skończę, no to kolejny to będzie po prostu taki nudny. Więc zapewne ten odcinek będzie trochę dłuższy. Coś tutaj możemy porobić. Szkoda, że nie ma tych decyzji, nie wzięli, że można zbadać to tylko, że przez decyzję. Mi się podobało to, bo jednak trzeba było trochę ogarnąć rzeczy. Okej, o, zapomniałem, że nie powinien wydawać tego. Tak, to zawsze się robi, kiedy już nie ma się nic do roboty, więc to trochę pokazuje, na jakim jesteśmy poziomie. Okej, coś jeszcze tutaj potrzebuję, tak. To są takie małe bonusiki, które chętnie sobie wezmę. Tylko ty zostałeś. Szkoda, że nie ogarnęli takich typowo randomowych generałów, żeby dawać ich, bo fajnie by było zrobić coś takiego. Coś jeszcze nam pokazuje tutaj. To nie. Nic dla nas. Dobra, to damy sobie. Jak tutaj robić? A, już za chwilę ich pokonacie. Dobra, wy możecie atakować. Czekajcie, bo ja bym nie wyłączyłem ćwiczeń. Nie, wy sami sobie wyłączyliście, bo się już wyćwiczyliście. Okej, atakujcie ich. Jak to wygląda? Znaczy się na samym początku słabo wyglądało, trochę też tutaj wycofujemy się. Ale szczerze... Szczerze mogę zrobić coś takiego i
i oni już giną. Okej, coś jeszcze? W sumie mógłbym zacząć robić to. Bo akurat będzie mieć armię, żeby ogarnąć. Was wyłączę. Wyślę jeszcze tutaj tych. Mam generała, którego stworzyłem. Dobra. Czy można tak wyrzucić? O, tak. Oni niech tutaj stoją. Oni to są weteranami. Kolor inny. Szczerze w Orbo Blues takim normalnym opłaca się dawać te perki, ale tutaj ta gra jest tak szybka, że i te perki są czasami tak niezauważalne, że nie opłaca mi się tak robić. O, i już przejeżdżamy przez nich, widzę to. Okej, dajmy sobie to, bo to są bardzo dobre bonusy. Z jednej strony trochę takie słabe jest, że nie ma portretów, nie tych, tych, ale z drugiej strony zrozumiałe, dlatego że na tym etapie trudno jest ogarnąć trochę, nie to, że fajnych, bo to jest same portrety, podstawowe są czasami głupie, ale ogarnąć w ogóle jakiekolwiek portrety takie randomowe. Szczerze to też pokazuje te pierwsze portrety, jak wchodzimy, że one jednak są takiej słabej jakości. No to widać, widząc coś takiego, no to wiadomo, że są problemy z czymś takim. Okej. Prawie z wszystkim wypowiedzieliśmy wojnę. To jest Annex Wargo. A dobra, nie, dokończę tutaj gospodarkę. I kogo jeszcze mamy tutaj? A, wiedziałem, że coś z kiepszym. Okej, oczywiście, że mamy tych. Nie, wysyłamy. Nie zauważyłem tego. A tutaj jak to jest? A tutaj jeszcze nawet tych nie mamy. Okej. Okay. Atakujemy was. Wy tutaj macie. Też brakuje mi trochę tej mechaniki z normalnego albo żeby za siłę polityczną korować, bo ja oczywiście bym tego nie robił, bo mi się nie opłaca, ale te nacje mogłyby to zrobić. Mniej by wydawały na manpowera, na okupację. Zawsze jest taki bardzo dobra rzecz, jeżeli chodzi o to. Okej, widzę, że już wchodzą i oni oczywiście zeszą całą tutaj właśnie wszystkie jedzenie, które tutaj jest, więc aż tak bardzo się tym nie przejmuję. Okej, ogólnie zrobili głupotę, bo 11 wszystkich swoich dywizji wystawili, a tutaj mogę ich okrążyć. I właśnie całą ich armię zjadłem. Znaczy się nie widzę, żeby całą, ale większość. Jaki to jest? Nawet fajnie. Jest ustawione, to myślicie o tak. Te góry. Chodzi o to, że jak się tworzy te okręgi, to... Wy byliście jakimś sojuszu? Tak, byli. Okay. A jak się tworzy te okręgi, to trzeba wybierać regiony. Ale jak sami widzicie, te regiony nie są aż takie równe. Po prostu lecimy sobie tak po tych górach. To trochę śmiesznie wygląda. Dobra, poczekamy na więcej tego. Jak macie atak? Dobra, taki możemy zostawić. Okej. Zabieramy wszystko. I co, jaką armię tutaj zostawiam? Niebieską najlepiej. Mamy tutaj jakieś punkty, czy nie mamy? Mm.
O, ciekawe. Czy coś możemy tutaj robić? Możemy zacząć robić o to. The Gilded Tower. Okej. Okay. Jest jakiś tutaj fabuła, ale za bardzo nie patrzę. Jakbyście się już nie zorientowali przez ostatnie odcinki. Ogólnie stolicę okrążyliśmy, ale oni nie chcą atakować, bo nie ma rozkazu. Ja nie cierpię tak tego robić. Powinno być coś takiego, że nawet na bezpiecznym, żeby jednak było, że o, wiemy jednak, że trzeba tutaj zaatakować, no to zaatakujmy do końca, nie. Trzeba rozkazy robić do wszystkiego. Bo z drugiej strony też rozumiem to, ale z drugiej strony to jest takie... nie. Dlaczego? Nie chce mi się. A, już wiem, dlaczego tutaj nie zaatakowaliśmy, bo to przecież oni zabili ich. Ogólnie oni stoją w miejscu. Nie wiem dlaczego. Ale powinni już atakować. Oni atakują, jakby to był normalny plan. Okej. Okay. Mamy to. Może dokończę to. Jeżeli mam już Wargole. Wargole na kogo mam? Mam na to. Dobra, nie dokończę tego. Zrobię sobie tutaj do końca. Mamy Wargol chyba na tych. Wiecie, czy na tych? Tak, na tych mamy, więc... Nie wiem, jakie mają drzewko dokładnie, bo nie patrzyłem. Mają tutaj to... Widzę, że mogliby tutaj zjednoczyć to. Ale co potrzebują, żeby to zrobić? Nie, nic. Nic, po prostu tego nie robią. Może im coś się zablokowało. Nie zdziwiłbym się. I znowu mamy strasznie dużo badań do zrobienia. Okej. Samoloty teraz pójdą, tutaj coś potrzebujemy. Range reliability. To wezmę. A reszta chyba już nie jest potrzebna, bo tylko po to idę tutaj. Więc wrócę tu. Pójdę tu, żeby więcej mieć dywizji specjalnych, chociaż mi się już nie przydadzą. Ale niech na razie tutaj ta armia stoi, bo moje dywizje specjalne sobie tutaj poradzą wszystkim. No już właśnie podchodzą. Okej, okay, przyjeżdżają. No, danie plus 15 do power armor w tej grze, właśnie szybkości, to już oni jeżdżą po tych dywizjach. Tutaj też chyba jest jakaś ciekawa frakcja, z tego co pamiętam. Tylko, że ona w założeniach jest fajna, ale ogólnie jest później trudna do ogarnięcia. Nie oni... Nie oni... Gdzie jest ta frakcja? Była taka fajna frakcja tutaj. Czy to na pewno nie? Nie, tutaj mają. To też fajnie wygląda, ale to takie bardziej... Takie typowe. Okej, zaczniemy to robić. A to jest tak, jakby to było z tym Los Angeles, czy jakoś tak, że... A nie, to jest słabo, bo tam jest jedna nacja to kontroluje, ale chodzi o to, że oni... a, to wy. Nawet nie patrzyłem na nich. Mogli mnie pokonać na południu, bym się nie zorientował. Okej, okay, więc mamy to.
I tak jak mówiłem, okej, omijamy to. A w sumie dwaj posuwaliśmy i tak. Nie było wcześniej informacji, więc nie wiem, jak to byśmy zrobili. Dobra, powitajmy naszych znajomych. Chociaż przed tym, jak powitamy, możemy już was zaatakować? Mam, możemy. Okej. Czy mamy na wszystkich? Mamy na wszystkich. Oj, nas atakują. Jest was dosyć sporo nawet. Okej. W takim razie wyślemy tutaj trochę dywizji. Myślałem, że będzie prosto, chociaż no to jest taka nacja. Jednak z drzewkiem. Się trochę myliłem. Okej, gdzie są samoloty? Wyślę po prostu samoloty już. Będzie po nich. Nawet nie wiem, co się dzieje przez te wielkie kupice. Okej, dostaliśmy się. Okej. Odbiliśmy stolicę z tego, co mi się wydaje. Nie wiem, czy to jest nasza stolica dawna, czy nie. Okej, czyli zostali ci. Pegasus Resistance? Kiedyś to dostaliśmy. Czekajcie, bo muszę zrestartować. O, jest. Okej. Zjednoczenie. A ci jak coś mocno są, ale chyba to przez to, że nie ogarnęliśmy jeszcze wszystkich dywizji. No mieli czas, żeby się tutaj szykować. Ale nie, i tak ich pokonamy. Nie są to jak coś specjalni. Mamy samoloty? Mamy. Okej, dołączcie do nich. A, ci są to są ci na dole, więc niech pojadą tutaj. Oczywiście mogłem z tego zrobić timelapse, ale nie chce mi się. Zawsze doceniam roszczenia praw autorskich, bo fajna muzyka zawsze jest zajęta. Okej, wy też macie teraz tutaj dostęp. Czekaj, czy... O, Ponyville! Teraz się zorientowałem, co to za miasto. To jest miasto z... właśnie z kreskówki. Po prostu to jest taki teren, że ja się tam nie znam. Jak to mapy właśnie wyglądają. Często się interesuję takimi sprawami, bo... po prostu takie moje małe hobby, że tak powiem, że jeżeli jakaś kreskówka ma mapę, no to ją jakoś tak ogarniam, żeby sobie zobaczyć. Bo czasami są fajne mapy, czasami są takie głupie. Najśmieszniejsze są to takie mapy, kiedy używa się świata i na przykład albo się zmienia granice, albo się w ogóle daje takie dziwne rzeczy. Najlepsze to jest, jak się obróci świat do góry nogami. Najgorsze jest to, że czasami... A, to okej. Ciekawe. Czasami to fajnie wygląda, czasami nie. Homecoming. Tak. Powrót do domu. Raj. To będzie to miasto, to będzie po wszystkim. Good.
ci, którzy uciekają tutaj przed śmiercią. Ostatnio. Okej, no to wszystko. Czyli zostali ci do pokonania. Już wyślę tutaj. Czy coś im zostało? Nie, wszystko umarło. Chyba mi wyłączyło mikrofon i się nie zorientowałem. To raczej nie wina nowego statywu, tylko że kabelek. Tam jak kiedyś miałem problemy, znowu odciąłem. Okej. Jest już czerwona armia, więc wyślijmy ją. Okej, czerwona armia, do boju. O nie, wait. O matko, miałem ten sam kolor co my. Cierpię. Dobra, ta dywizja chyba umrze. Jeszcze nie zorientowałem, że przecież oni tutaj mogą mnie zaatakować. Ale i tak to nic nie da im. Że już tutaj wchodzą. No, udało się uciec. To i tak ich nie uratuje, bo to nie są ich przyjaciele. No i zdobyliśmy stolicę. Było chyba po wszystkim. Co? A, matka. Atakujcie tu. 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 Tak, odbijcie. Teraz atakujcie z powrotem. Wiaduję, że to jedno miasto powoduje, że nie możemy dokończyć. Okej, dywizję Gazusów. Trochę mi... To jest takie coś, że to jest takie mało polskie słowo i tak dziwnie brzmi, jak się mówi to. Bo tak, mówi się Pegaz, ale też takie trochę słabo jest. Okej. Możecie tutaj przyjąć. Nawet nie wiem, jak tutaj linie wyglądają. Znowu to miasto jest przyjęte. Teraz najpierw tych pokonamy, to powinno być po wszystkim. W ogóle trzy armie okrążyły jedną dywizję. Oni się nazywali Imperium. Nie zauważyłem. O matko, ci tak. Przez to, że przyjęli to, to... Znowu tutaj muszę wejść. O matko, co to za wyspa niby? Dobra, gincie. Bym dostawił już armię. Tak, was tutaj bym rozstawił. Was tu. Czerwonych tu. Naprawdę, ile oni mają? No 20, ale przecież wszystko im przyjąłem. Dobra, niech ta dywizja przejmie już tę resztę. Tu przejmie niech wszystko. A jedna z tych tutaj przejmie. No bo mają stolicę tutaj, tylko że... To jest taki... Jeden piksel. Jak mam trafić? O, jest! Dobra, już po was. Zginęliście. Nie cierpię, jak ktoś robi jeden piksel, a oni jeszcze bunkrują to dookoła. Okej, chyba już wszystko, tylko jeszcze ogarnę linię. Mam jakieś armie, które są niepotrzebne. Tak, wyślę ich z powrotem. Ojej! Czyli możemy dalej rozwijać. Ciekawe. Badania. Bo chodzi o to, że nam się odblokowało już to. Nie odblokowało się nam? Nie zbadaliśmy tego? Nie zbadaliśmy. Ale tego jest mnóstwo. To taki urok
Właśnie Audible Plus. Wszystkiego jest tak wiele. To jest takie właśnie nużące, że tak musisz wszystko robić. Ja tak. That's a near Geikonen. Okej, możemy już opowiadać i za chwilę będziemy kończyć w takim razie. Ciekawe, czy pokonam ich zanim wypowiem ten poem. Nie. Byłem zbyt szybki. Okej. A jednak ci przybierali pierwsi. Zwycięzcy tak zwani. A i razem? A, dobra. Chwila przerwy musiała być. Okej. No to tak, wy, którzy tutaj stoją? Czerwoni. Czerwoni mogą już wrócić. Mhm. I prawie dywizji nie mają. Czekajcie, jaka nacja mi się najbardziej podobała? Chyba frakcja Chaosa jest fajna, dlatego że rozumiem tam, że nie można już za dużo dywizji, czyli można tylko właśnie jest mało manpowera, dlatego trzeba takie bardziej rozwinięte dywizje i tam dają mnóstwo bonusów do robotów. To mi się podoba w frakcji Chaosa. Okej, okay, i ostatni. O, skupiałem się. A i tak mamy wsparcie powietrzne. Okej, okay, więc wy wracajcie tu. Czy to wy? Nie, to wy byliście. Więc tutaj... Szkoda, że tutaj nie ma liczby do tego. Fajnie by było wiedzieć, która to krypta. DJ. Okej, chyba po prostu dlatego, że przyjęliśmy ten teren. Musimy zdobyć miasto przyjaźni, które jest mało przyjazne, bo to jest po prostu fortesa. Ale teraz to po prostu zabijamy tych, którzy tutaj będą. Okej. Wszystko wróciło do normalności, że tak powiem. 270 dni. Tutaj sobie weźmy wszystkie rzeczy. Ale ich jest mnóstwo, naprawdę. Myślisz sobie, że już wszystko zrobiłeś, a później dowiadujesz się o tych wszystkich dodatkowych rzeczach. Dobra, chyba wszystko takie ważne rzeczy wybrałem. Która to była armia? Armia niebieska. To was wyślę tu. Wszyscy ćwiczcie. Wy też możecie ćwiczyć. No i teraz czekamy. Myślę, że mógłbym tutaj już ominąć to. Okej. Okay. To będą tylko regiony narodowe i koniec. Okej. Okay. Koniec ery.
Jej. I to wszystko. Fajnie by było, gdyby dali przynajmniej coś jeszcze. Jak na samym końcu. No, mieliśmy lotnictwo jednak. No. To było cała gra z nacji właśnie niewolników Czerwonego Oka. Modyfikacja według mnie posiada potencjał, ale w następnych aktualizacjach musi być zmieniona balans gry. Bo mamy jednego dużego bloba, który z moich właśnie takich z doświadczenia polega na tym, że albo mu się uda, co jest mało prawdopodobne czasami, albo ktoś go zje i będzie miał bardzo dużo manpowera dzięki temu i później, i to dopiero w później grze jest coś takiego, że można go zaatakować i nie można już nic z nim zrobić. Także jest problem z tym, że samoloty. Mamy strasznie dużo tych fabryk. Nie chcę mi się tych wykorzystywać. Samoloty. Badania muszę pokazać. Nie chodzi o to ikonki, ale chodzi mi o statystyki. Bo zobaczmy, to oczywiście możemy zrozumieć. Ale tak, gdzie to jest? Naval Ground Attack 45. Kiedy mamy normalny. Gdzie tutaj jest Ground Attack? Nawet nie ma. Ground Attack 3. A teraz najlepszy. 12. No to tutaj akurat jest przesadzone totalnie. Można to powiedzieć, że grając akurat tą nacją, że one zazwyczaj po prostu są słabe jednak. Ci ile mają? Ground Attack, bo to jest najważniejsze. 8. Ile mają właśnie produkcji? 26. A tutaj ile to kosztuje? 117. No, to się opłaca oczywiście brać. A teraz najgorsza rzecz, oto. Ground Attack, 15. Ale chodzi o inne właśnie. Air Attack. Production Stop. A tutaj Air Attack, 20 do 17. No niby podobne. No ale... Ty nie możesz za bardzo produkować, gdy będziesz w banie z tym. Musisz, co najwyżej uważam, że to już sprodukujesz. 12,88 przy 5 fabrykach, a oni mogą mieć już kilkadziesiąt fabryk. No gdyby AI nie dano dywizji właśnie powierzchnych, że nie stworzono tego. Gdzie one są moje? Bo mieliśmy już na początku. Gdyby ich nie stworzono, bo to jest dokładnie ta dywizja. Znaczy się klucz. No to nie byłoby problemu, bo AI nie byłby tego nie produkowała, ale jednak to jest, więc ono to produkuje i to zmienia jednak wartość bitwy. W tym modzie jednak chodzi właśnie o to, żeby stworzyć sobie bardziej taki flotę powietrzną, bo jak widzieliście, tutaj ta wojna. Tak naprawdę ona, gdyby nie moje samoloty, bardzo trudno było mi by ją wygrać. Niestety dla tych miałem samoloty. No i po prostu wysłałem tutaj, udało mi się przepchać. A później jak chciałem już wszystkie punkty zwycięstwa zdobyć, no to wysłałem tu. Oni po prostu byli zwalniani przez to, że mieliśmy dosyć duży ground attack. Oni w ogóle żadnych samolotów nie mieli. Przeszliśmy sobie, później jeszcze wysłaliśmy normalny rozkaz, oni już nie mogli tego ogarnąć i zdobyliśmy wszystko. No. Więc jeżeli tak właśnie jak mówię, modyfikacja do balansowania, na pewno. Drzewka się na siebie nachodzą totalnie. Nie ma czegoś takiego jak okres przygotowawczy dla wielu nacji. Na przykład ty chciałem może nagrać, ale okazało się, że bez oszukiwania nie mógłbym wygrać później z północą. Nieważne kto to był. Nie wygrałbym z nimi, dlatego że po pierwsze nie miałem odpowiednich manpowera oraz nie miałem odpowiednich środków na to. Bo mógłbym wygrać lotnictwem, ale nie miałem manpowera. Mógłbym wygrać power armor, ale wszystko żarło tak dużo. Miałem oczywiście strategię, żeby pójść w roboty, poszedłem w roboty. Pokonałem około, zniszczyłem 100 dywizji,
ale nadal gracz właśnie AI miało 200. Więc nie opłacało mi się już to grać, bo to by musiałem jeszcze 10 ataków takich, że po prostu przez nich przejeżdżałem, wszystko zabijałem, wracałem, zabijałem, wracałem i to było takie nudzące już później. Więc no niestety jedyną nacją, która myślę, że jest aktualnie grywalna, to jest to. No, niewolnicy Czerwonego Oka. Nic innego nie widzę, żeby było grywalne. Więc jeżeli wam się spodobała ta seria, pamiętajcie zrobić kciuka górę, miły komentarz, obejrzeć wszystkie odcinki, był z wami Trafal, bardzo na 4, na podcastie Bellfire Blues, jako Imperium Czerwonego Oka. To był taki, myślę, że pojedynczy odcinek, dlatego że reszta nacji nie jest warta zagrania. Myślę, że za rok bym wrócił do tego, dlatego że wtedy na pewno już byłoby wszystko ogarnięte, to jednak nie jest taka typowo modyfikacja pod hehe, śmieszki, że tak powiem. Ale jednak taka motywacja, która ma potencjał. No to cześć.